Tematem dzisiejszego poradnika, drodzy widzowie, mamy wymianę o-ringów na ramionach podnośnika w Ursusie C363P. Jak wiecie, temat taki no bardzo znany, bolączka tych ciągników. Musimy się dostać do ramion, odkręcamy je i tutaj znajdują się o-ringi, które no niestety bardzo szybko się zużywają i przy dłuższych pracach tutaj nam wszystko ładnie, pięknie cieknie sobie olej. Także znaczymy sobie ramiona, żeby potem je złożyć w tej samej ustawieniach i zdejmujemy ramiona i wyciągamy o-ringi. Oto ramiona mamy zdjęte i tutaj znajduje się właśnie. I tu, proszę Państwa, właśnie znajduje się o-ring. Trzeba go wydłubać i zaraz zużyty, za chwilę zakładamy nowy. Mamy już nowy o-ring. Pamiętajcie, żeby go zawsze przed montażem, w sumie każdy o-ring, winno się o tak właśnie olejem, żeby on na sucho nam nie wchodził. Po prostu nowy może nam się uszkodzić i trudniej jest go zaaplikować niczym ostrym. Jakimś takim łatwym trzeba sobie tutaj wciskać, aby nam ładnie wskoczył. Można by wtedy ramieniem. Podejrzewam, że też. Dobra. Siedzi na miarę ciasno. Można by to zrobić oczywiście ramieniem, ale tak mam po prostu 100% pewność, że o, udało się trafić w to, co było. Mam tak po prostu 100% pewność, że on będzie siedział prawidłowo. Sobie dokręcamy. I gra muzyka. Tutaj muszę użyć płaskiego klucza. Do tego ramionka już jest potrzebny płaski, bo ponieważ i rurka jest potrzebna.
tamtej strony nie chcieć mocno, z tej był największy problem. No tylko tutaj mamy problem takiego typu, mogę się na styk wyszło ramię i tutaj już, tu już było mocno, z tego akurat ramienia to już scedziło, ale i on luźniej też siedzi. Też sobie zrobiłem fajny szpikulec do wyjmowania o-ringów, bardzo taki przydatny. No i z tego ramienia tu ale jego już po prostu naruszył ząb czasu, bo on już taki jest, no jest defragmentowany i po prostu no zużyty, co tu dyskutować, ale jest zużyty o-ring. Zakładamy nowy i miejmy nadzieję, że na jakiś czas temat wycieku z o-ringów 60 będzie. Zmarujemy sobie pana o-ringa całego, żeby się kąpał w tym oleju, i go sobie nakładamy i tutaj go teraz tak samo jak poprzednika wciśniemy i będziemy mieli sterkę naprawioną. No, frezy są w dobrym stanie. Zastanawiam się w ogóle, czy to orpina, bo to naprawdę dość dobrze wygląda w tym ciągniku. Czy wymiana pomogła? Okaże się to dopiero po dłuższej pracy, bo tego się nie da sprawdzić od razu. No i tutaj wychodzi, że mamy ramię trafione. Skręcamy. Dokręcone porządnie, także widzicie, prosty sposób, zlikwidowany wyciek z tylnego zawieszenia.